3, 2, 1. Witam Was w kolejnym filmie, moi drodzy. Witam Was na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za Waszą ostatnią aktywność, bo ostatnio jestem tak zalatana, że nawet nie mam czasu z Wami tutaj porozmawiać, nie mam czasu tutaj z Wami pobyć dłużej. Ostatnio dzieje się bardzo dużo, ale opowiem Wam za niedługo, co to takiego, ponieważ nie do końca mogę mówić o wszystkich rzeczach. Poczekajcie, zrobię sobie z kolana statyw. O. Z kolano ręki. No, więc nie mogę do końca Wam o wszystkich rzeczach powiedzieć, ale dzieje się naprawdę bardzo dużo, z czego jestem naprawdę zadowolona. Troszkę jestem też zmęczona, ale niedużo. Powiem Wam, że latam od rana do wieczora. Dzieje się sporo, o czym za niedługo się dowiecie, ale nie jestem zmęczona, bo robię rzeczy, które zawsze chciałam. I jestem w miejscu, w którym jest mi dobrze, jest mi wygodnie, czuję się bezpiecznie, ale z moim humorem nie zawsze jest tak kolorowo jak dzisiaj. Moi drodzy, żebyście wiedzieli, ostatnio było troszkę pogaduch na moim kanale. Troszkę opowiedziałam Wam, co u mnie. Mam dużo takich rozkmin życiowych i czasami one bywają o tyle trudne, że ja nie dość, że nagram tutaj film, podzielę się tym z Wami, to ja później wyłączam kamerę, ale ja dalej o tym myślę, cały czas. Więc to nie jest tak, że ja sobie coś powiem i to gdzieś tam ulatuje. Absolutnie nie, ja jestem bardzo wrażliwa, emocjonalna. Ja nigdy się nie chciałam przyznać do tego, że jestem wrażliwa. No cóż, no wyszło, jestem wrażliwa, nie płaczę, kiedy jest mi źle, ale płaczę, kiedy się wzruszam. No niestety, tak to jest u mnie, ja nie lubię tej swojej strony, ale przyznałam się, poszło w świat. No i co dzisiaj? No więc tak, wiele z Was pisze do mnie, czy pokażę swój salon w Warszawie. I jakoś tak rzeczywiście ja zrobiłam tego salon touru, nie pokazałam go na samym początku, ponieważ było tak strasznie dużo pracy. Tyle się działo, ja tam siedziałam od rana do wieczora. Jeszcze wtedy miałam trudny okres, ponieważ to wszystko brzydkie działo się właśnie w tamtym momencie. I jakoś tak rzeczywiście nie pomyślałam o tym, aby pokazać Wam cały mój salon w Warszawie i może powinnam Wam w ogóle też odświeżyć, jak wygląda mój salon w Krakowie. Też troszkę rzeczy się zmieniło. I postanowiłam, że dzisiaj zabiorę Was do mojego salonu w Warszawie i pokażę, co i jak, ponieważ dzisiaj mamy poniedziałek, dzisiaj salon jest zamknięty. Ja postanowiłam, że poniedziałki sobie zamknę. Niech moi fryzjerzy bidni odpoczywają i w niedzielę, i w poniedziałek, ponieważ dwa dni odpoczynku to zawsze to są dwa dni odpoczynku, a nie jeden. Mądre, nie? Mądre, mądre. No pewnie widzicie, jaki mam dzisiaj humor. Humor mam rewelacyjny, ponieważ jest taka piękna pogoda w Warszawie. W zasadzie od trzech dni. Wczoraj byłam na spacerze z psiekami, przedwczoraj byłam na spacerze z psiekami nad Wisłą. Przedwczoraj byłam nad jeziorem Kabackim. W ogóle rewelacja. Jak jesteście z Warszawy i nie byliście, to musicie koniecznie pójść, bo jest naprawdę przepięknie. No i dzięki tym spacerom, a w zasadzie powinnam powiedzieć przez, Franka nabawiła się zapalenia oczu i codziennie, dwa razy dziennie nawet, muszę jej zakrapiać oczy, co jest nie lada wyczynem. No ale robimy to, Frania zdrowieje. Jezus, takie miała bidne te oczy czerwone. Ja tak samo, też mam alergię i uczulenie na trawy, więc mam nadzieję, że jej to przejdzie. Też wiele z Was pisało, żeby udać się do okulisty. Ale na razie się nie będę nigdzie udawać, byłam u weterynarza i zobaczę, jeżeli jej nie przejdzie za kilka dni, to pójdziemy do okulisty, ale widzę, że jej przechodzi. No więc dzisiaj będziemy mieć taki trochę luźny dzień. Jedziemy do salonu, korzystamy z tego, że nie ma ludzi, dzisiaj jest pusto i będziemy nagrywać to, jak wygląda mój salon. Oprowadzę Was po każdym pomieszczeniu i opowiem pokrótce o każdym z nich i już nie będziecie mogli powiedzieć, że nie pokazuję salonu. Ja myślałam, że zawsze pokazuję ten salon, jak gdzieś tam przyjeżdżam, pokazuję przystrajanie, albo pokazuję, jak robią mi włosy, no ale rzeczywiście nie było żadnego takiego filmu, żebym powiedziała, zapraszam, chodźcie do mojego salonu, obejrzyjcie, tak jak to było z domem, więc zapraszam Was na dzisiejszy film. Witam Was w moim drugim domu. Zapraszam.
Jesteśmy w moim salonie w Warszawie i teraz bardzo chętnie Was oprowadzę. Dla mnie to jest niesamowite, że tutaj jest tak cicho, ponieważ tutaj nigdy nie jest cicho. Tutaj jest mnóstwo ludzi, wszyscy ze sobą rozmawiają, słychać pełno śmiechów, pełno rozmów i tutaj zawsze dzieje się bardzo dużo, do tego muzyka i czasami biegające psy, ale tutaj psy już bywają bardzo rzadko, bo one są tak zmęczone całym dniem, że staram się ich tutaj nie zabierać. Ale jeżeli je zabieram, to one tutaj bardzo pięknie się komponują z tymi kanapami, często sobie leżą i zaczepiają klientów. Oczywiście zawsze pytam, czy psy nikomu nie przeszkadzają, ale zawsze nimi jest tak duże zainteresowanie, że oni są tak wygłaskani po całym dniu, że po prostu przychodząc do domu padają. No i co? Jesteśmy teraz na środku salonu i to jest coś dziwnego, ponieważ w salonie w Krakowie zależało mi na tym, aby ta część taka główna, czyli poczekalnia, była oddalona od wszystkiego, co się dzieje związanego z fryzjerstwem. Żeby to było po prostu tak z boku, ale tutaj stwierdziłam, że chciałabym, aby to było inaczej i aby od samego początku ten salon tętnił życiem. No więc znajdujemy się w poczekalni, na której mamy dwie bardzo, ale to bardzo wygodne kanapy. Uwielbiam te kanapy i przyznam Wam szczerze, że jak się zastanawiałam nad wyborem kanap do mojego domu, to pomyślałam sobie, że te kanapy są świetnym rozwiązaniem, ponieważ poza tym, że były pierońsko drogie, to trzeba przyznać, naprawdę były cholernie drogie, bo te kanapy chyba kosztowały 60 tysięcy? Tak. Porąbało mnie do reszty, ale bardzo marzyłam o tym, aby w moim salonie, właśnie w takim głównym centrum, stały te kanapy, ponieważ je kocham i obserwowałam je na Pinterestie i się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że ludzie płacą tyle pieniędzy za kanapy. I powiem Wam tak, ja nigdy nie siedziałam na wygodniejszej kanapie. Ona jest rewelacyjna i zawsze jest tak, że ludzie po prostu tutaj przychodzą i tak siadają tak nieśmiało, bo nie wiedzą, że to jest tak wygodnie i siadają i mają takie już się stąd nie chcę wstawać. Autentycznie nie chcę się stąd wstawać, bo jest tak przyjemnie. Te kanapy są rewelacyjne i na samym początku, kiedy wiedziałam, że będę otwierać salon, napisałam do pana, który ogarniał mi tutaj projekt: panie Janie, ja muszę mieć te kanapy w swoim salonie. I on się zaśmiał, mówi: oczywiście, znam te kanapy, są rewelacyjne i będą pięknie wyglądać. I to, na czym jeszcze zależało, chciałam zrobić zupełnie inny salon niż jest w Krakowie i zależało mi na tym, aby połączyć surowe wnętrze ze sztuką i artyzmem. No bo fryzjerzy to artyści i oni też muszą czuć natchnienie, muszą czuć się dobrze w pracy, żeby mieć masę inspiracji, żeby być natchnionym, żeby robić piękne rzeczy klientom na głowach. Więc zależało mi na tym, aby to nie był po prostu surowy salon, w którym jest beton, jakieś takie ścianki szklane, no bo to wszystko mam w Krakowie. A salon w Krakowie otwierałam 6 lat temu, więc już trochę dużo. I do tego salonu podeszłam bardziej świadomie. Postanowiłam sobie, że salon w Warszawie będzie moją wizytówką i zrobię go tak, jak chciałabym, aby było w moim domu i że to będzie miejsce, do którego ja sama będę chętnie wracać. I tak jest, za każdym razem, kiedy ja otwieram te pieruńsko ciężkie drzwi i wchodzę tutaj, to mam takie wow, wow. Ten salon mi się niesamowicie podoba. Każdy element tutaj jest przemyślany, każdy element był szczegółowo zaplanowany, wybierany, też na wszystkie elementy bardzo długo czekałam, bo ten salon nie powstał tu i teraz, ten salon powstawał przez rok czasu, więc to naprawdę długo i nie znudził mi się żaden element, który tutaj widzicie. Więc tak, mamy kanapy. Tutaj ta kanapa jest celowo odwrócona do tyłu, ponieważ ludzie, którzy są tutaj na myjni, czują się bardziej komfortowo, kiedy ludzie sobie tutaj siedzą tyłem do nich. Ale tak naprawdę niektórzy z Was pytali mnie: Sylwia, nie uważasz, że ludzie, którzy są na myjni, nie mają tego komfortu i prywatności? I czy nie boisz się, że będzie to przeszkadzać? Nie boję się, że będzie to przeszkadzać, ponieważ wszyscy ludzie, którzy przebywają w tym salonie, przechodzą przez każdy etap, czyli siedzą tutaj, później przechodzą na stanowisko fryzjerskie, później leżą, rozmawiają z fryzjerami na tych myjniach, więc absolutnie nie, ponieważ każdy człowiek, który jest w tym salonie i siedzi na tej kanapie, później będzie siedział tam z tyłu, na tej myjni i jeszcze nie zauważyłam, aby była taka sytuacja, że jakiś klient tutaj czeka i robi tak. No umówmy się, nie jest to naturalne, także wydaje mi się, że jako taka prywatność
jest zachowana, ale powiem Wam, że tak jak Wam powiedziałam, każdy klient przechodzi każdy z etapów, więc nie jest to... Cholera, dzwoni telefon, a dzisiaj jest zamknięte, więc zaraz wyciszę. Nie jest to problematyczne. Przechodzimy teraz do stolika, który dla mnie jest po prostu fenomenalny. Tutaj na ten stolik, zobaczcie, składa się kilka różnych tekstur, różnych kształtów. Mamy betonową kulę, betonowy trójkąt i piękną szklaną taflę. Uwielbiam ten stolik i on naprawdę wygląda genialnie na wszystkich zdjęciach. Ja też widzę, jakie zdjęcia robią nasi klienci, później sobie wrzucają na Instagram, że właśnie są u nas w salonie. Uwielbiam ten stolik. Naprawdę uwielbiam ten stolik. On został wykonany również przez artystę, ponieważ tutaj wiele elementów zostało właśnie wykonanych na specjalne zamówienie przez różnych artystów i tak samo było z tym stolikiem. No ten stolik dla mnie jest po prostu fenomenalny. Wystarczy... Oj, pozupały się kwiatki. Wystarczy, że położymy zwykły wazon i to wygląda genialnie i fajnie tutaj się komponuje właśnie z tą surową przestrzenią. Do tego, jak już jesteśmy tutaj, mamy piękny blat recepcji, który rozwalałam, słuchajcie, własnoręcznie. Tutaj możecie zobaczyć, że są takie dziury i ja tutaj tym młotkiem robiłam sobie właśnie te dziury, więc można powiedzieć, że miałam wpływ na to, jak ta recepcja będzie wyglądać. Bardzo mi się podoba w niej to, że przede wszystkim jest bardzo surowa, jest wykonana z takiego materiału, który gdzieś tam od spodu tutaj ma te kamienie. Podoba mi się to, że tutaj jest bardzo dużo różnych form i to, że ten kształt jest nieregularny, co możemy zobaczyć. Co możemy zobaczyć tutaj? Bardzo mi się to podoba, że tutaj ta recepcja jest tak właśnie uszczerbiona za pomocą młota. I podlinkuję Wam tutaj film, w którym to robiłam. Mam nadzieję, że ten film będzie na moim kanale, bo jak wiecie, bardzo dużo filmów usunęłam. Wiecie z jakiego powodu, ale jeżeli go usunęłam, to wkleję Wam tutaj, jak to robiłam, bo sprawiało mi to dużo frajdy, ale też się bałam, że zepsuję. No i tutaj właśnie mamy taki fajny element uszczerbiony. Cała recepcja moim zdaniem jest super wizytówką. Człowiek wchodzi, widzi kawał kamienia i jest to naprawdę bardzo ładne. Podoba mi się to, że ten kształt jest taki nieregularny, że widać, że nie jest to po prostu byle jaka konsola? Chyba tak. Tutaj też właśnie z tego miejsca bardzo zależało mi na tym, aby z tej recepcji wychodziły pręty. I tutaj pamiętam, że dobijaliśmy się do tych prętów i zobaczcie, tutaj mamy te metalowe elementy. I ktoś by pomyślał, Boże, co za szajbuska, dostała piękną ladę recepcyjną. Ta lada w ogóle jest tak potwornie ciężka i ją rozwalała, ale ja rozwalałam ją z tymi artystami, którzy wykonywali to na zamówienie i bardzo się cieszyli, że mają takiego klienta, który lubi właśnie poeksperymentować i lubi takie surowe rzeczy. No to dla mnie jest rewelacyjne. Ja pamiętam, jak my tutaj uderzaliśmy w to i później zaczęliśmy pracować i tutaj jakieś kamyczki jeszcze wychodziły, bo... O! Proszę bardzo, proszę bardzo. Jakbyśmy tutaj teraz mocniej zrobili, to pewnie jeszcze coś by powychodziło, dlatego że właśnie my to robiliśmy już na samym Dlatego, że my to robiliśmy już na miejscu. Zajmowaliśmy się właśnie tą recepcją na miejscu, żeby to wyglądało tak, jak tego chciałam. Ale pamiętam, że jak zaczęliśmy to robić, to sobie myślałam, kurde, jeszcze. A później tak sobie pomyślałam, kurde, już mi nic nie zostanie z tego kamienia. Ale finalnie jestem z tego bardzo zadowolona. Tutaj teraz jeszcze widzimy blat, który jest czarny, jest klasyczny. I powiem Wam, że ja zapomniałam, że tutaj miał być w ogóle jakiś inny blat. I ostatnio dziewczyny przypomniały mi, Sylwia, ale wiesz, że to jest blat roboczy i tutaj miał być jakiś inny blat. Nie wiem, zapomniałam, że tutaj miał być jakiś inny blat. Uważam, że ten się świetnie tutaj komponuje. I wygląda to naprawdę fajnie. Jestem zadowolona z tego. Jak widzicie, na recepcji dzieje się bardzo niewiele. Mamy tutaj wizytówki, zawsze tutaj jest zapalona świeczka, mamy tutaj kwiaty. I mamy tutaj szczotki, tak aby właśnie klienci, którzy chcą sobie kupić właśnie moją szczotkę, mogli sobie podejść, podotykać tą szczotkę, pomacać. To są właśnie takie szczotki pokazowe, do których można podejść i po prostu zobaczyć, jak ten produkt wygląda w ręce, bo czasami też jest tak, że chcemy sobie coś zakupić, ale też nie wiemy, czy tą szczotkę, czy ten grzebień będzie nam się dobrze trzymać, więc tutaj mamy wszystkie moje
produkty, chyba wszystkie. Wszystkie. I właśnie tutaj klienci mogą sobie podejść i zobaczyć też, jak to z bliska wygląda, też mogą sobie przeczesać swoje włosy. No więc to tyle, na recepcji nie ma nic więcej, zależy mi na tym, aby tutaj na tej ladzie zawsze panował porządek, bo po prostu to ładnie wygląda. To jest miejsce reprezentatywne, więc tutaj widzimy to, co widzimy, ma być czysto, schludnie, ładnie i jak najmniej rzeczy. To będzie dobrze. No i tak, przechodzimy dalej. Tutaj mamy taką półkę z kosmetykami, na której finalnie miały stać wszystkie kosmetyki i nie chciałam, aby te kosmetyki odwracały uwagę od takiego surowego, właśnie eleganckiego wnętrza, więc chciałam schować tą półkę. Ale kiedy zaczęłam już pracować w tym salonie, to stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ klientki krępowały się po prostu tutaj podchodzić, bo myślały, że to jest miejsce dla nas i po prostu to było dla klienta niewygodne. Więc tutaj stwierdziłam, że poukładamy sobie kilka produktów. Tak naprawdę żaden z fryzjerów nie podchodzi tutaj i nie pokazuje tutaj rzeczy, bo szczotki są na widoku, takie do przetestowania. Tutaj mamy szczotki do sprzedaży. Tutaj mamy w półce woreczki. O, pokażę Wam, bo tego Wam nie pokazywałam. Mam nowe woreczki, zobaczcie. Które tak naprawdę zrobiłam pod tą szczotkę, żeby ona fajnie tutaj wchodziła z różowym sznurkiem i to jest mega, mega cute. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo postanowiłam, że je obcinam i wiecie, jaka ja jestem? Ja jestem taka, że jakbym ich sama nie obcięła, to później bym poszła na te paznokcie i bym ich też nie obcięła, więc nie pytajcie, jak to zrobiłam, czym to zrobiłam i czemu to tak wygląda. Także tutaj nie przejmujcie się moimi brzydkimi paznokciami. Pokażę tak, aby ich nie było widać. Także mamy nowy worek. Uwielbiam go. Bardzo fajne jest to, że zmieniliśmy kolor tego sznurka. Uważam, że to zdecydowanie lepiej wygląda niż wcześniej, ponieważ ten worek teraz jest taki już bardziej personalizowany. On wcześniej też był, ale on wyglądał jak gotowiec, a nie był gotowcem, więc cieszę się, że mamy coś nowego. Kształt tego mini woreczka jest zmieniony, więc cieszę się, ponieważ ta szczotka tutaj wchodzi idealnie i też miałam problem z tym poprzednim woreczkiem, ponieważ ten grzebień ładnie tam wcale nie wyglądał. A zobaczcie, on teraz idealnie wchodzi tutaj i ten worek nawet po zapięciu ma bardzo ładny kształt, więc jestem z niego super dumna. Jak znajdę teraz ten większy też, to też Wam pokażę. O, jest większy. Proszę bardzo. Jestem tak zadowolona z tych worków, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. A tak naprawdę jedyne, co zmieniliśmy, to zmieniliśmy kolor sznurka i kolor tej tutaj kreseczki w moim logo, bo ona była ciemniejsza. Więc tak, przy okazji tutaj pokazywania, co mam w salonie, zobaczycie nasz nowy woreczek. I też tak jak Wam obiecałam, przy okazji któregoś tam vloga wcześniejszego, zrobimy taką akcję, że będziecie mogli zakupić moje szczotki w tych takich poprzednich cenach, ponieważ niestety musiałam ceny zmienić, ponieważ wszystko poszło do góry i te szczotki są teraz odrobinę droższe, ale obiecałam Wam, że dla Was, dla moich widzów zrobimy starą cenę, dam Wam jakiś tam czas na zakupy, żebyście sobie po prostu mogli zakupić te szczotki w niższych cenach, które kiedyś były i do każdej szczotki będę dokładać właśnie te woreczki, bo wcześniej tak nie było, wcześniej były tylko woreczki dodawane do zestawów i były dodawane do tych małych produktów, czyli do mini słodziaka, do grzebienia, a teraz po prostu, jeżeli kupicie sobie nawet taką szczotkę do modelowania albo panią idealną, która jest tutaj, to oczywiście zapakujemy Wam w woreczek nowy z pięknym różowym sznurkiem. Bardzo jestem szczęśliwa z powodu tego, że ten worek tak wygląda. Jakoś tak długo się zastanawialiśmy, jak go zmienić, żeby było fajnie i uważam, że jest świetnie, a to za sprawą mojej koleżanki Pauliny. Bardzo Ci, Paulina, dziękuję za pomoc, ponieważ Paulina mnie właśnie namówiła na zmianę tego sznurka. W ogóle ja na to bym nie wpadła, więc Paulina, bardzo Ci dziękuję, jestem zadowolona i te worki wyglądają teraz pięknie. Dobra, to lecimy dalej. I jak już Wam powiedziałam o półce z kosmetykami, która nie do końca wypaliła, bo uważam, że to nie jest dobry pomysł, no wyobraźcie sobie, przesuńmy się, jakby podchodzicie sobie do lady recepcyjnej i no, nikt nie będzie robił czegoś takiego,
żeby szukał półki z kosmetykami, bo dokładnie tak to wygląda. Ona jest bardzo schowana. Tak chciałam, żeby właśnie ona mi nie zagracała, bo te kosmetyki są w różnych kolorach i po prostu chciałam, żeby było tak ładnie, estetycznie, ale nie jest to praktyczne. Więc co zrobiłam? Pojechałam do Ikei i kupiłam taką półkę tymczasowo, która stoi tutaj już rok i będzie stała całe życie, bo nie zamierzam jej zmieniać, bo ją bardzo lubię, mimo że jest troszkę za mała, ale trzymamy sobie produkty w magazynie, więc dokładamy na bieżąco. No i tak to wygląda. Tutaj zdecydowanie jest większa łatwość też w pokazywaniu produktu. Też fryzjer może podejść, może powyciągać te produkty na ladę, klient może wziąć do ręki, dotknąć, zobaczyć, więc uważam, że to jest zdecydowanie dużo lepsza opcja. I tak naprawdę tutaj, na tej ścianie mogłaby być taka półka jak tam i ona nie byłaby schowana, ale to był mój pomysł. To był mój pomysł i mój architekt właśnie wziął to pod uwagę, aby schować półkę i żeby jej nie było widać, a pamiętam, że pytał kilka razy. No ale już wiem, że się nie sprawdziło i że kosmetyki muszą być na widoku. No i tak, teraz jak już tutaj jesteśmy, to za sobą mamy kurtynę z aluminium, która wygląda jak zasłona. I ona jest specjalnie uginana, zaginana, jest wykonana na specjalne zamówienie. Bardzo długo na to czekałam i uważam, że wygląda to fenomenalnie. Jest dokładnie tak, jak sobie wyobraziłam. To przepięknie odbija światło. Nie wiem, czy na nagraniu to będzie widać, ale bardzo mi się to podoba, że właśnie jest tutaj taki nieregularny, pofalowany kształt. Te fale nie są takie same. One są wyżej, niżej, są większe, mniejsze. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest to dosyć problematyczne w myciu, jeżeli się chce wyczyścić kurz. Teraz jest wyczyszczona, ale czasami właśnie robią się takie zacieki. O, tutaj widać, chodźmy, może pokażemy. Tutaj się robią takie zacieki, no to już się trzeba przyjrzeć, ale ogólnie jest to dosyć problematyczne w myciu, bo trzeba troszeczkę użyć siły, ale robi to super, super wrażenie. Bardzo mi się podoba właśnie ta kurtyna z aluminium. Niektórzy klienci myślą, że to jest po prostu powieszona zasłona i taki też był zamysł. To co? Idziemy dalej. Tutaj mamy toaletę, ale nie będę Wam pokazywać, co ciekawego może być w toalecie, aczkolwiek ja ją bardzo lubię. Ale teraz przejdźmy sobie do miejsca, w którym dzieje się magia. Bo tak naprawdę najważniejsze w salonie fryzjerskim jest to, co dzieje się na myjni. Tam się odbywa wszelkiego rodzaju tonowanie, nadawanie pigmentu, koloru włosom, masaże, pielęgnacja i wszystkie inne dobrodziejstwa. Bardzo zależało mi na tym, aby zarówno fotele fryzjerskie, jak i myjnie nie były czarne, ponieważ przeważnie w salonach fryzjerskich są albo czarne, albo na przykład białe. Białe fotele to w ogóle głupota, ponieważ zaraz by były brudne, więc zależało mi na tym, aby one były w kolorze brązowym i takich też szukaliśmy. Na szczęście się udało. To wszystko tutaj wygląda bardzo prosto, bardzo minimalistycznie. Myjnie stoją w rzędzie. Jest ich 6. Musiałam policzyć, bo nigdy nie wiem. Jest ich 6 i jest to czasami za mało, niestety. Jest czasami za mało, ale poza tymi myjniami mamy jeszcze inne, o których za chwilę opowiem. Ale teraz przejdziemy do takiej części właśnie laborki, czyli tutaj mamy wszelkiego rodzaju farby, oksydanty i jedna rzecz, na której mi zależało, to aby za pomocą jednego ruchu móc wszystko zamknąć, ponieważ tutaj bardzo często jest bardzo duży galimatias. Staramy się oczywiście pracować tak, aby było czysto na porządku dziennym, żeby nie zostawiać wszystkiego na koniec, ale często niestety jest tutaj taki ogień i taki dym, że wrzucamy wszystko do zlewu, do zlewu, do zlewu i aby nie musieć się wstydzić, po prostu zamknąć to za pomocą tak naprawdę jednego szybkiego ruchu. I to jest coś, o co walczyłam. Nie wiedziałam w ogóle, czy jest to możliwe do wykonania, ponieważ tutaj ta ściana jest dosyć krzywa. Tutaj mamy też słup, który jest pod kątem i nie wiedziałam, czy po prostu to będzie możliwe, żeby stworzyć laborkę, która się za pomocą szybkiego ruchu zamknie. No ale się udało. Wygląda to tak. I bardzo, bardzo mi się to podoba, ponieważ to też tworzy atmosferę porządku.
a na tym mi bardzo zależy. Jeżeli jest nieporządek, to można zamknąć nieporządek i mamy porządek. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona. No i tak, no tutaj mamy myjnię, tutaj przygotowujemy klientów do koloryzacji, czyli tutaj tonujemy włosy, zmywamy kolor i zajmujemy się właśnie kolorem. Natomiast tutaj mamy myjnie, które mają już w sobie wbudowaną saunę. Na tych myjniach można leżeć. Natomiast tutaj mamy trzy myjnie, które są przeznaczone tylko do pielęgnacji, do relaksu, do odpoczynku, do regeneracji. Na tych myjniach możemy leżeć. Tutaj mamy podłączoną od razu saunę, czyli leżymy, wypoczywamy, relaksujemy się, a nasze włosy są nawilżane. Dodatkowo tutaj jest wbudowana światłoterapia, więc tutaj te miejsca to jest strefa spa dla włosów. Tutaj tylko się regenerujemy i już klient przechodzi na sam koniec po koloryzacji. I to jest fajne, ponieważ tutaj ta pozycja siedząca na myjni nie do końca jest wygodna. Umówmy się, jak siedzimy w takiej pozycji przez ileś czasu, a czasami tonowanie trwa nawet godzinę, w zależności od tego, jaki jest przypadek, i mamy taką pozycję cały czas, to umówmy się, nie jest to najwygodniejsza pozycja. I mimo, że tak naprawdę jako klienci nic nie robimy, to jednak męczymy się bardziej niż fryzjer. Więc później, w momencie, w którym już fryzjer zakończy cały proces koloryzacji, nałoży nam pielęgnację i my możemy wstać. Właśnie tak. I przejść sobie tutaj. Fryzjer rozkłada nam tutaj nóżki i my leżymy sobie tak. I po prostu jest to pozycja leżąca. Do tego mamy włączony masaż na plecach. Możemy wybrać sobie, jaki chcemy masaż, bo są różne rodzaje masażu. I po prostu leżymy, mając nogi w górze, to tutaj odpoczywamy. Do tego bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy taki, jak to się nazywa? Takie coś. Zapomniałam, jak to się nazywa. Na kark z takimi wypustkami. Dzięki czemu to również masuje nam kark i pozwala poczuć takie ukojenie po tamtym miejscu. Więc tutaj już mamy totalny chill na sam koniec i odpoczywamy po tamtej myjni. I uważam, że to jest świetne rozwiązanie, ponieważ rzeczywiście tam siedząc przez godzinę, czasami są takie przypadki, że są bardzo trudne włosy, no to niestety no, człowiek jest umordowany, umęczony, ta pozycja jest niewygodna, więc jeżeli może sobie tutaj poleżeć z pielęgnacją, to uważam, że jest to coś fantastycznego, a te myjnie naprawdę są niesamowicie wygodne. Do tego mają świetną saunę, światłoterapię i człowiek po prostu wstaje stąd i jest jak nowo narodzony, a do tego ma wymasowane plecy i pupkę i uda. I oczywiście muszę tutaj wspomnieć o roślinach. Zawsze marzyło mi się to, aby w moich salonach były piękne, duże rośliny, ale tylko prawdziwe. I większość klientów nie dowierza, że te rośliny są prawdziwe, ale uwierzcie, że ja z moim asystentem Zbyszkiem dbamy o nie jak możemy. Zawsze dajemy im witaminy, staramy się być regularni, czyścimy te rośliny. Czyszczeniem zwykle zajmuję się ja sama, natomiast ze Zbyszkiem dbamy o to, żeby po prostu podlewać je regularnie i żeby dostarczać im najlepszych składników odżywczych i mamy mnóstwo witamin. Więc tutaj wszystkie rośliny, które widzicie, są naturalne, są żywe. Naturalne? Nie mówi się tak chyba. Żywe, są żywe, to nie są sztuczne rośliny i one bardzo ładnie się błyszczą, dlatego, że po prostu ja o nie dbam i przemywam je specjalnymi środkami, pielęgnuję je, każdy listek osobno czyszczę i bardzo to lubię. Czasami po prostu ja wyglądam jak jakaś wariatka, bo ja przychodzę sobie tutaj z wiadrem, moi fryzjerzy są w pracy, ja na przykład już skończyłam pracę, przychodzę tutaj z wiadrem, z taką szmatą i sobie tutaj po prostu wyciskam z tego wiadra, czyszczę, poleruję i czasami ludzie się na mnie patrzą naprawdę jak na szajbuzkę, bo ja jestem jak w transie, uwielbiam to robić. I tutaj też mamy kolejną roślinkę, która jest bardzo, bardzo duża, ale ona miała tak gigantyczny liścior, natomiast ten liść przyjechał już taki, żeby nie powiedzieć lekko, no ale nadszarpnięty, no i niestety ostatnio odpadł, on był taki, taki tam bardzo, 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 bardzo duży. No teraz jak tak patrzę, to ona już nie jest aż tak wielka, bo ten liścior odpadł, niestety, ale zobaczcie, ta-da! Zauważyłam w tej nowym, więc roślina
ma się dobrze. Tutaj, jeżeli chodzi o czyszczenie tej rośliny, to jest, powiem Wam, problem, ponieważ zobaczcie, ona tutaj jest popękana, no niestety tak ma ta roślina i jak ja naciskam, aby ją tutaj ładnie wyczyścić, wyszorować, no to ona mi niestety pęka, a niektóre liście nie są popękane, ale tylko jak po prostu tutaj dojadę tą szmatką, to niestety pękają te listki, no i jest jak jest. Ale bardzo ją lubię i uważam, że super tutaj pasuje, ale to nie jest moja największa duma. Największą dumę zobaczycie teraz, chodźcie. Pierwsza moja największa duma, czyli Monstera, którą mi zepsuli moi fryzjerzy, ale już Wam wytłumaczę dlaczego. Zobaczcie, tutaj mamy popękane liście. Takie popękane. I takie popękane. A to dlatego, że jak w salonie jest dużo klientów, to tutaj zajmujemy też to stanowisko. I jak fryzjer chce szybko pójść, to robi coś takiego. No i wpada w moją Monsterę. No i jak mam się na nich gniewać? Jak sama tak robię. Więc po prostu te dwa liście są poturbowane. No i niestety, ale one są po prostu na wylocie i każdy w nie wchodzi. Ale uwielbiam tą Monsterę. Jest naprawdę, jest przepiękna. I cały czas rosną jej nowe listki. Zobaczcie, tutaj też tam w środku mamy babyka. Więc super, ale to i tak nie jest moja najładniejsza Monstera. Więc zapraszam obok. No zobaczcie, jaki liścior. Zobaczcie, jaki liścior. Ta Monstera, nawet chyba gdyby stała na ziemi, jest większa ode mnie. Dobra, to nie jest jakiś wyczyn, bo ja mam 162, ale jak na Monsterę, rewelacja. Zobaczcie, jak ona pięknie rośnie i nigdy, to znaczy nie powiem tego, pięknie rośnie, kropka, bo mi się zepsuje, ale jest rewelacyjna, uwielbiam ją i ona... Wszystkie liście, zobaczcie, już zapomniałam, jak to się poprawnie nazywa. Coś strzeliło, ale ma takie... No do góry z tą kamerą, żeby nie zniszczyć. Dziurki, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale niektóre liście, tak jak ten, rosną bez, nie mają tych pęknięć, ani dziurek, za to mają bardzo dużo nabłyszczacza w sobie, bo widzę, że tutaj błyszczą od naszego nabłyszczacza salonowego, więc jak psikamy włosy klientkom, to tutaj też to nabłyszczenie przechodzi na roślinę. Bardzo lubię tą Monsterę i uważam, że wygląda rewelacyjnie, jest fenomenalna. A teraz pokażę Wam jeszcze jedną. I teraz przechodzimy do mojej trzeciej Monstery, która rośnie w zupełnie inny sposób, bo ona tak się troszeczkę rozpościera na boki, ale również jest wielka i ma piękne liście. I tutaj widzimy nowego liścia, którego nie będę dotykać, bo nowych liści nie powinniście dotykać, pamiętajcie, bo one są takie jeszcze wiotkie. Natomiast, no zobaczcie, ona też ma bardzo duże liście i już tutaj widzę, że jest to czas, aby... Nie zobaczycie tego kurzu na palcu, więc nie pokazuję, aby właśnie posprzątać moje roślinki. Więc jestem naprawdę zadowolona z tych Monster. Fajnie rosną, mają fajne liście i też dają taki fajny klimat właśnie, no bo to pomieszczenie jest dosyć surowe. Tutaj jest dużo elementów takich związanych ze sztuką, ale mimo to panuje tutaj pewien kłód. A rośliny zawsze trochę ocieplają i sprawiają, że to miejsce jest takie bardziej domowe. Tutaj absolutnie nie jest domowo, bo ja nie chciałam mieć takiego klimatu, ale troszkę łagodzi ten surowy stan. I teraz coś Wam opowiem o stanowiskach fryzjerskich, bo tutaj możecie zobaczyć, że stanowiska fryzjerskie nie są typowe. Zależało mi na tym, aby one zwisały z góry. I to było nie lada wyzwanie, ponieważ takie lustro z betonem, na pewno się domyślacie, że sporo waży. I tak, ono waży bardzo dużo, a do tego, jeśli nasza klientka włoży sobie tutaj torebkę i różne inne rzeczy, to ta waga się zwiększa. Dlatego tutaj wymyśliliśmy, że zrobimy takie podnóżki, aby troszkę pomóc mojemu pomysłowi i aby to nie wisiało tylko z góry. Ponieważ mogłoby się to skończyć źle, na przykład takie lustro mogłoby spaść na klienta, na fryzjera i po prostu mogłaby się stać krzywda. O, tutaj widać z tej strony, więc tutaj mamy takie podnóżki, które asekurują całą tą konsolę. No to mamy przebitkę, to już mogę wstać, bo tutaj teraz pilnuję przebitek. No więc tak, i tutaj mamy takie miejsce,
którym fryzjerzy mogą dać sobie swoje ulubione produkty. Każdy fryzjer też ma swoje ulubione stanowisko. Ja na przykład pracuję tutaj na tych dwóch stanowiskach, natomiast jeżeli są zajęte, to przechodzę sobie tutaj czasami do Damiana, bo z kolei Damian ma tutaj to i to, a czasami tutaj przechodzę do Oli, która ma to i to, albo do Natalii, która ma to i to. Tak naprawdę jedynymi stanowiskami, które nie są zajęte, to są stanowiska te, które się mieszczą tutaj przy ścianie. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie nie. Ja tutaj pracuję w momencie, w którym na przykład klientka opowiada mi o czymś takim prywatnym ze swojego życia. Ja wiem, że to nie będzie rozmowa, którą moja klientka chciałaby, aby słyszało połowę salonu, więc ja wtedy się chowam tutaj i uważam, że to jest na tyle kameralne miejsce i też tutaj panuje taka cisza, bo jest to tak trochę odgrodzone od całości salonu, że moja klientka czuje się tutaj bezpiecznie. Natomiast w innych sytuacjach pracujemy tutaj wtedy, kiedy wszystkie inne stanowiska są zajęte. Raczej życie salonu kumuluje się właśnie w tym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą, czyli pracujemy sobie tutaj. Ja pracuję, na moich plecach pracuje Natalia, pracuje obok Damian, na plecach Damiana pracuje Ola, z przodu pracuje jeszcze Zbyszek z Karoliną, więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy skupieni tutaj na środku. I powiem Wam, że ja nie do końca lubię stanowiska, które są tutaj. Lubię tutaj pracować, ponieważ tu jest dużo miejsca i mam taką dużą swobodę. Też mogę złapać kontakt wzrokowy z recepcją albo na przykład z moim asystentem, którego widzę w lustrze. Ale nie do końca tutaj lubię pracować, ponieważ często na przykład widzę klientów, którzy są wkurzeni, bo jest jakieś opóźnienie. A w salonie fryzjerskim, umówmy się, zawsze jest jakieś opóźnienie. I to niezależnie od tego, czy jesteś jakimś guru fryzjerstwa, czy po prostu sobie pracujesz jako fryzjer, czy zaczynasz swoją pracę, w salonie fryzjerskim zawsze są opóźnienia, ponieważ wystarczy, że jedna klientka ci się spóźni, posypie się już cały dzień. Wystarczy, że jedna klientka zamiast przyciemnienia chce rozjaśniać i posypie ci się cały dzień. I tak naprawdę zawsze są opóźnienia, więc czasami ja tutaj sobie pracuję, patrzę i widzę taką klientkę, która jest zła i ja się wtedy stresuję, więc ja wtedy uciekam i nie pracuję tutaj. To są stanowiska, których ja unikam, ale bardzo lubię to stanowisko z kolei tutaj. Właśnie. W tych roślinach, z tym, że tutaj ja nie mam za dużo miejsca, bo moja klientka usiądzie, więc jest tutaj, a ja w sumie wpadam w kwiatka. Więc jak na przykład moja klientka trzyma sobie farbę albo ma jakiś wykonywany zabieg, to oczywiście ja ją sadzam tutaj, ona też tutaj czuje się komfortowo i tutaj też jest bardzo ładny obrazek. Kiedy ona sobie tutaj siedzi, to co widzi? Widzi słup za sobą, roślinę, i jak to się nazywa? To białe. O, i rzeźbę. I widzi rzeźbę. Więc tutaj też jest taki ładny obraz i myślę, że można sobie fajnie tutaj wychillować, ponieważ to, co widzimy w lustrze, jest naprawdę ładne i daje taki spokój i taki comfort place. I tutaj, projektując te miejsca dla fryzjerów, zależało mi na tym, aby właśnie w salonie panowała taka przyjazna atmosfera, żeby fryzjerzy mogli komunikować się ze swoimi fryzjerami, a klientki z klientkami. Więc w zasadzie stworzyłam tutaj takie strefy, możecie sobie zobaczyć, że tak naprawdę tutaj jest dwa i dwa. Więc tak naprawdę mamy tutaj cztery miejsca i jak na przykład przyjeżdża sobie rodzina czteroosobowa, bo bardzo często tak się zdarza, wystarczy, że tutaj dziewczyny usiądą sobie w ten sposób, mogą ze sobą rozmawiać. Bardzo często w ogóle przyjeżdżają do nas mamy ze swoimi córkami, często właśnie przyjeżdżają do nas rodziny, gdzie na przykład często dziewczyny umawiają się w cztery. Nie wiem czemu w cztery, ale to jest rewelacyjne, że zobaczcie. Teraz tutaj ja się odsuwam, mogę rozmawiać ze swoją jedną siostrą, ze swoją kolejną siostrą i z tamtą siostrą też. To jest super, że będąc u fryzjera i wykonując usługi u różnych osób, możecie tak naprawdę spędzać czas razem, bo wystarczy, że się leciutko odsuniecie, już widzicie, co u Was słychać i wtedy to jest świetne, że wszyscy razem ze sobą rozmawiamy. I to tworzy bardzo fajną atmosferę i na tym mi bardzo zależało, żeby właśnie dziewczyny mogły przychodzić tutaj w grupkach, żeby czuły się bezpiecznie, bo też ja mam świadomość, że wiele osób wstydzi się tutaj przyjść, bo nie wiedzą, czy ja tutaj nie będę paniusiować, albo czy tutaj nie będzie po prostu jakiejś, nie wiem, atmosfery grozy. Absolutnie takiej nie ma, bo bardzo o to dbamy i dla mnie to jest priorytet, więc to jest świetne, że przychodząc na usługę z kimś ekstra,
możecie być razem, możecie po prostu się widzieć, możecie się siedzieć obok, możecie siedzieć naprzeciwko i właśnie zależało mi na tym, aby tworząc te stanowiska i projektując przestrzeń, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać, żeby to nie był taki salon fryzjerski, w którym po prostu nikt się do siebie nie odzywa, każdy fryzjer jest skupiony na pracy, tutaj wszyscy ze sobą rozmawiają, śmieją się, każdy opowiada historię. Ja czasami mam tak, że ja sobie pracuję tutaj na swoim stanowisku, jestem tutaj i rozmawiam z Damianem, który jest po drugiej stronie salonu, albo rozmawiam z Natalią, która jest tam hen gdzieś i wszyscy razem się ze sobą komunikujemy i to właśnie tworzy fajny klimat, taki przystępny, bo to dla mnie nie miałoby sensu, gdybym ja stworzyła luksusowe miejsce, w którym jest sztywna atmosfera. To jest bez sensu. Chciałam stworzyć piękne miejsce, w którym będzie piękna atmosfera. I w którym będzie się robić piękne włosy, wiadomka, nie? Idziemy dalej. Okej, mamy ścianę, która jest stworzona z takich płatów materiału, który był zgniatany, przyklejany po to, aby tworzyć taką niezbyt prostą strukturę. To, co się dzieje tutaj, odbija przepięknie światło i to tutaj wszystko faluje, pracuje. To światło naprawdę genialnie wygląda, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda, świeci słońce, to daje naprawdę super energię na salonie. Więc tutaj to są takie kubiki, które chciałam stworzyć, aby oddzielić niektóre części od salonu, ponieważ nie chciałam mieć garderoby na środku, ponieważ kurtki, które są powieszone, tworzą swego rodzaju bałagan. Ja tak to odczuwam i nie jest to estetyczne, więc tutaj stworzyłam takie kubiki, w których mogę ukryć pewne rzeczy. I tak przejdziemy tutaj właśnie sobie teraz sprytnie do garderoby. Czyli widzicie, mamy fajne miejsce, fajną przestrzeń, z zewnątrz to wygląda bardzo estetycznie, a tutaj mamy powieszone kurtki. I może się wydawać, że tutaj jest dużo miejsca na te kurtki, ale szczerze mówiąc, jest go trochę za mało, ale tutaj, zobaczę najpierw, co tutaj jest w szafie. Jakieś rzeczy moich fryzjerów, ale ogólnie, chodź, pokażę, no to tutaj czasem nie wszystko jest poukładane, ale tutaj właśnie na przykład mamy bardzo fajne miejsce, aby nasze klientki zostawiły sobie walizkę, bo często na przykład dziewczyny przyjeżdżają z zagranicy, żeby mogły sobie właśnie zostawić parasol tutaj z boku, więc to miejsce jest właśnie zaplanowane pod to, żeby klientki mogły sobie zostawić swoje rzeczy i żeby czuły się lekko, że nie muszą się tym zajmować, więc ja jestem bardzo zadowolona z tej szafy, ponieważ tutaj często trzymamy właśnie walizki podróżne, które się tam super mieszczą. Tutaj wiszą sobie kurtki, a tutaj są poukładane hokery fryzjerskie, ponieważ tutaj jest dla nich idealne miejsce, właśnie fryzjerzy je tutaj odkładają, żeby na salonie panował porządek. Teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć o miejscu, które jest z drugiej strony kubika. To jest tutaj obok tej szafki z kosmetykami. Tam mamy mini zaplecze dla recepcji, w którym się robi herbatę, kawę, napoje, wodę z owocami i tak dalej, więc tam jest właśnie ta mini kuchnia, w której przygotowujemy napoje dla klientów. Tam stoi ekspres, tam herbaty i wszystko jest tam porozkładane. I teraz przechodzimy dalej, zapraszam. I tutaj mamy miejsce, które możemy nazwać poczekalnią męską albo poczekalnią akademii. Dokładnie to miejsce jest miejscem, w którym łączą się dwa światy. A dlaczego? Dlatego, że tworząc projekt salonu w mojej głowie, chciałam dwie rzeczy. Po pierwsze, mieć luksusowy salon, który będzie miejscem sztuki, artyzmu, ale będzie piękny i będzie taki prosty, ale też właśnie z elementami bardzo drogimi, żeby to była taka bardzo ładna, luksusowo elegancka przestrzeń. Natomiast nie chciałam do końca takiego sztywnego miejsca, dlatego postanowiłam sobie, że miejsce takie jak strefa męska i akademia będą totalną odwrotnością i w niej zaszaleję i zrobię wszystko, czego bym nie zrobiła w strefie głównej, ponieważ byłoby to zbyt dużym szaleństwem. Postanowiłam połączyć te dwie strefy, dlatego tutaj właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie łączą się te dwa światy. I tutaj mamy salę akademii, która ma bardzo ładne, klasyczne przeszklenia. Celowo nie zrobiłam takich typowych
szyb szklanych, jakie mam w domu czy w salonie, bo już mi się to po prostu znudziło. Zależało mi na tym, aby ta tafla szkła była jak najbardziej prosta i elegancka. I to, co mi się tutaj w niej najbardziej podoba, to to, że tutaj jest takie piękne załamanie szkła. I podoba mi się ta prostota. Naprawdę jestem dumna z tych szyb. Bardzo podoba mi się to przejście. Zobaczcie, tutaj, wow, tutaj wychodzimy sobie ze strefy salonu damskiego. Jest dalej elegancko, elegancko, elegancko. Tam podłoga również jest elegancka, nic się na niej nie dzieje. Ale tutaj nagle wchodzimy sobie do tej strefy męskiej. I co mamy? Czerwone fotele, które są, uwaga, plastikowe. To jest taki plastiko-guma, ale one są bardzo wygodne, ale to chyba dlatego, że są tak szerokie. Uwielbiam tutaj siedzieć. Czasami tutaj się chowam z telefonem, odpisuję na maile. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj nastąpiło połączenie też podłogi, czyli są już tutaj rozpoczęte te maziaje, które sama robiłam. I jak pytacie mnie, czemu mój obiektyw jest taki brudny na zewnątrz, no to właśnie od tych maziai, bo jak nagrywaliśmy, to po prostu pryskaliśmy wszędzie i mam maziaje również na obiektywie z zewnątrz. I tutaj mamy właśnie przejście do tej takiej strefy bardziej szalonej i wchodzimy do akademii. To, na czym mi zależało, to na długim stole, który będzie wygodny, na którym będzie można sobie usiąść i każdy po prostu uczestnik szkolenia będzie miał miejsce na łokcie. To jest ważne. Też czasami jest tak, że jesteśmy na szkoleniu, nie mamy za dużo energii i po prostu chcemy się tak oprzeć i posłuchać tego, co instruktor ma do powiedzenia. Więc też bardzo zależało mi na tym, aby po prostu na tych fotelach można było się, zobaczcie, wygodnie usadowić i żeby nie przeszkadzać uczestnikowi z boku, więc zależało mi na tym, aby każdy miał swoją przestrzeń, żeby stolik był na odpowiednim poziomie, ponieważ gdyby stolik był wyżej i mielibyśmy siedzieć tak, to nie byłoby komfortowe. A jednak w akademii spędza się dużo czasu, musimy być skupieni, więc fajnie by było, gdyby nam było wygodnie. Więc najważniejsze dla mnie to było to, aby stolik był na odpowiedniej wysokości, żeby było sporo miejsca dla uczestników i aby fotele były wygodne. I bardzo długo wybierałam te fotele, ponieważ prowadząc szkolenia, albo może inaczej, biorąc udział w szkoleniach jako uczestnik, często miałam tak, że po prostu tak mnie tyłek bolał od tych foteli, od tych niewygodnych krzeseł, że zależało mi na tym, aby te krzesła po prostu były wygodne i te są super wygodne, są plastyczne, więc jak najbardziej jestem z tego zadowolona. No i co, chcecie zobaczyć, jak Sylwia prowadzi szkolenia? Proszę bardzo. Siedzę tu. Też jak organizujemy różnego rodzaju spotkania, no to też moje miejsce jest tutaj. Tutaj mam flipchart, pisaki do pisania i tutaj sobie zapisujemy różne rzeczy, jak na przykład zostaw suba. Proszę bardzo, proszę zostawić suba. Więc rozpisujemy sobie też tutaj różne nasze pomysły, a jak prowadzę szkolenie, to tutaj pięknie wysuwa nam się rzutnik i stoję tutaj i z tej perspektywy też widzę każdego mojego uczestnika, też oni są w miarę blisko, zależało mi na tym, aby wszystkim po prostu było wygodnie, bo jednak szkolenie to jest coś, tak naprawdę to jest bardzo dziwne, ponieważ na szkolenie przyjeżdżamy po to, żeby się uczyć. I to jest logiczne, że skoro przyjeżdżasz na szkolenie, to znaczy, że chcesz pogłębić swoją wiedzę. A bardzo często ci ludzie są biedni, tak zestresowani, że ktoś ich będzie oceniał, że oni przyjeżdżając tutaj zamiast się uczyć, to się stresują. Nie wolno się stresować na szkoleniu. Nawet jeżeli wam nie wyjdzie szkolenie, nawet jeżeli coś wam się nie uda na tym szkoleniu, to jest nieistotne, ponieważ wy jesteście po to, żeby się uczyć, a ja i moi instruktorzy są po to, żeby was tego nauczyć. I nawet jeżeli nie nauczymy was tego za pierwszym, to na pewno za piątym czy dziesiątym razem was tego nauczymy. Więc kochani moi, nie stresujemy się na szkoleniach. Przecież wiadomo, że wy jesteście tutaj po to, aby się tego nauczyć. Gdybyście to umieli, to by was tutaj nie było. Więc my jako instruktorzy doskonale wiemy, że wy przyjeżdżacie się uczyć. Więc nie ma co się bać, nie ma co się stresować. Idziemy dalej. A zanim przejdę dalej, to jeszcze tylko chciałam wam pokazać tutaj te szafy.
ponieważ też bardzo długo zastanawialiśmy się, jakie szafy tutaj zrobić. I ja nie byłam zadowolona z tych szaf i ciągle się zastanawiałam, co tu zrobić, bo dla mnie ta akademia była za spokojna. A w tej akademii kto siedzi? Fryzjerzy. Fryzjerzy są artystami, więc potrzebujemy dla nich miejsca, w którym będą mogli się poczuć świetnie, że będą mogli poczuć dom, że będą mogli po prostu uwolnić swoje wodze fantazji i kreatywności, więc ja nie chciałam tutaj, żeby to miejsce wyglądało normalnie. I uważam, że nie wygląda normalnie. Mamy piękne tutaj szafy, które nawiązują do podłogi, która jest tam. Do tego mamy lustro z bardzo fajną czerwoną obramówką, która z kolei pasuje do czego? Do krzeseł, które stoją za szybą. Więc tutaj wszystko bardzo fajnie się ze sobą komponuje. Cholera, chyba za dużo macham tymi rękami. Później będę oglądać ten film i będę sobie myśleć, czemu tak machasz? No. I tutaj bardzo fajna rzecz, powiem o niej, ponieważ dużo osób, które na przykład przychodzi do mnie na spotkania, bo tutaj też często odbywają się spotkania, zastanawia się, z czego zrobione są te lampy. A to są bardzo ciekawe lampy, które są dmuchane i są jak taki materac na wodę. I tutaj są przyklejone LEDy, które dają niesamowity efekt. Te lampy, szczerze mówiąc, ja nie byłam do końca przekonana do tych lamp, ale każdy, z kim umawiam się na spotkanie i wchodzi tutaj, to tak siedzi i tak, pani Sylwio, a z czego są zrobione te lampy? Ja wtedy mówię. I sobie myślę, kurde, dumna jestem, że posłuchałam mojego architekta i że zdecydowałam się na te lampy, bo nie byłam do końca przekonana do nich, ale teraz jestem z nich bardzo zadowolona. Uważam, że tutaj świetnie pasują. I tutaj mamy również element tej aluminiowej kurtyny, która tutaj, zobaczcie, zobaczcie, tworzy jeden element i tam jest recepcja. Ja tutaj bardzo często tak przechodzę. I dziewczyny się śmieją, że tak mogę sprawdzać swoją wagę, ponieważ jak już się kiedyś nie zmieszczę, to znaczy, że troszkę za dużo słodyczy. Dobra, idziemy dalej. I teraz przechodzimy sobie do strefy męskiej, ale zanim to zrobimy, to też chciałam zwrócić uwagę tutaj na obrazy, które wiszą, ponieważ one są tutaj namalowane przez architekta, który zajmował się całością wnętrza i namalował mi takie piękne rzeczy. Ten obraz naprawdę uwielbiam i uważam, że idealnie tutaj pasuje. Idziemy dalej. Tutaj przechodzimy do strefy męskiej, w której na razie nic się nie dzieje. A to dlaczego? Dlatego, że tę strefę otworzyłam, wiecie dla kogo? I to miał być trochę salon w salonie. Zależało mi na tym, żebyśmy nie pracowali razem, ponieważ uważam, że związki, w których dwie osoby pracują w tej samej branży i są ze sobą 24 godziny na dobę, po prostu się nie udają. No, ale i tak się nie udały, więc stworzyłam właśnie taki salon w salonie i chciałam stworzyć strefę męską, ponieważ no tak, jakby też nie chcę się rozwodzić tutaj w tym temacie, więc tylko powiem tyle, że na razie ta strefa jest niezagospodarowana. Dlaczego? Chyba po prostu niemiło mi się na razie tutaj wchodzi i dam sobie czas i na pewno zatrudnię tutaj barberów albo zatrudnię tutaj osobę, która bardzo fajnie poprowadzi tę przestrzeń. Najchętniej zatrudniłabym tutaj fryzjera męskiego, który chciałby się zająć tą strefą. Oczywiście chciałabym też zatrudnić pracowników dla niego, ale póki co ta strefa jest taka pozostawiona sama sobie. Nie mam tutaj stricte fryzjera męskiego. Nie miałam dotychczas do tego głowy, też ciężko było mi po prostu się tym zająć, tak w skrócie. Ale uważam, że już niedługo będzie ten czas, więc jeżeli znacie jakiegoś fajnego fryzjera męskiego, który na przykład chciałby tutaj pracować, to oczywiście bardzo chętnie z nim porozmawiam i przejrzę jego wiadomość. Więc tak, to co tutaj dla mnie było ważne, chciałam stworzyć miejsce przyjazne mężczyznom, bo bardzo mało jest takich miejsc. I stąd na przykład tutaj właśnie bilard, który nawet nauczyłam się grać, bardzo dużo czasu tutaj spędzałam właśnie w tej strefie męskiej. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest totalny rozpierdziel, można by rzec. Bardzo podoba mi się ta podłoga. Tutaj sama tworzyłam tą podłogę z architektami. Mizialiśmy, klapaliśmy farbami i uważam, że to wygląda genialnie. Do tego mamy bardzo fajną męską rzeźbę, która została wykonana przez artystę na zamówienie. Ta rzeźba była tak potwornie ciężka. Ciężko było po prostu ją wsadzić między te kolumny, ale wygląda to niesamowicie. Uwielbiam ją i uważam, że jest
bardzo reprezentatywna. Po prostu pasuje idealnie do tego wnętrza. Bardzo też podoba mi się ta kolumna, która jest tutaj ugrudzona. Tutaj mamy jeszcze jakieś rysunki, które tutaj specjalnie zostały zostawione, żeby to miejsce było takie surowe, pojechane. Do tego mamy tafle lustra, które jest popękane, ala popękane, jest bardzo fajnie ułożone w nieregularny kształt. To wszystko tutaj jest dziełem mojej wyobraźni. Zależało mi na tym, żeby po prostu to miejsce było cool, żeby było pojechane. Też bardzo fajnie jakby tutaj jest stworzona konsola. Nie do końca podobały mi się te miejsca z tymi białymi takimi kreskami ala marmur, bo ja nie lubię marmuru, ale uważam, że finalnie wygląda to bardzo fajnie. Podobają mi się tutaj te falowania, one nawiązują do tej kurtyny, która jest przy recepcji. I chodźcie, obraz, który jest moim ulubionym obrazem i uważam, że genialnie tutaj się komponuje. A do tego mamy tutaj bardzo fajne stalowe elementy, które z daleka wydają się być lustrem, ale one nie są lustrem. Lustro jest pod, a tutaj mamy tylko stalową konstrukcję, która wygląda genialnie. No i bardzo, ale to bardzo wygodne fotele męskie. Bardzo długo je wybierałam. Zależało mi na tym, żeby po prostu tutaj wygodnie było klientom, żeby można było się odchylić do tyłu, do przodu, więc też długo wybierałam te fotele, bo po pierwsze te męskie fotele mi się nie podobały, a po drugie jak próbowałam na nich siedzieć, to były niewygodne. Więc przechodząc dalej, tutaj mamy bardzo klasyczną myjnię, nic tutaj się nie dzieje, ale mamy z kolei znowu super wygodny, komfortowy fotel. I porównując tę myjnię do myjni, która jest w tej strefie damskiej, to naprawdę ta myjnia jest przewygodna. Tutaj można leżeć, ta misa się bardzo fajnie opuszcza, można tutaj regulować sobie tutaj tyłkiem wysokość i tutaj jest po prostu komfortowo. Tutaj zdecydowanie milej się leży. I teraz zostaje nam tylko przejście do łazienki. Ona nie jest jeszcze skończona, ale chciałam Wam pokazać, ponieważ jest tutaj fajny element w postaci małpy, której nie chciałam, ale już została zamówiona, więc została mi dosłana. Małpa wisi na sznurku i trzyma lampkę, więc to tak w sumie w temacie Bali. Fajna ta małpa, bardzo mi się podoba w tej ciemnej łazience. Uważam, że wygląda fenomenalnie, no ale zobaczcie, jeszcze są tutaj elementy do powieszenia. O, jak zobaczcie, czerwone lustro, które z kolei nawiązuje znowu do foteli, które stoją przed, więc teoretycznie jest tutaj ciemno, męsko, ale jest element, który łączy. I na tym mi zależało, aby ta przestrzeń składająca się z różnych elementów tworzyła całość, jedność, żeby to nie było tak, że tu tak, tam tak, i to by nie miało racji bytu, to tworzy całość, jest wspólne. I tu kropkę postawiłeś? No dobra, idziemy. Zobaczcie, jak ta rzeźba wygląda ładnie z tyłu. Jaki sexy pośladeczki. Pięknie to jest wyprofilowane, bardzo mi się to podoba. A jak jesteśmy w temacie rzeźby, no to pasuje, żebym Wam pokazała damską rzeźbę, bo o niej nic nie powiedziałam, a jest piękna i ją uwielbiam. I zobaczmy salon od tej strony, jak tutaj płynnie wszystko przechodzi w eleganckie wnętrze. Zapraszam! I jesteśmy tutaj. Tutaj już nie ma żadnych chlapajek i maziai, aczkolwiek ta rzeźba miała być na początku umaziana i popisana pistakami, ale uznaliśmy już finalnie, kiedy ona tutaj jest, właśnie stanęła, że jest za ładna, aby ją niszczyć. I tak wygląda ta rzeźba. Uwielbiam ją i uważam, że wprowadza tutaj bardzo fajny klimat. Naprawdę lubię tę rzeźbę i bardzo mi się podoba. Jest cholernie ciężka i czasami jak ją przesuwamy, to w kilka osób, ale wygląda tutaj naprawdę rewelacyjnie i czasami mam ochotę ją tutaj popisać tymi flamastrami, ale trochę mi jej żal, bo jest taka piękna. Ona też została właśnie wykonana na specjalne zamówienie i z tego co pamiętam, czekałam na nią 4 miesiące. No i tak, no i to tyle. Moi drodzy, tak prezentuje się miejsce, w którym jestem codziennie, w którym pracuję, które uwielbiam, w którym pracują świetni ludzie, do którego przychodzą świetni klienci i czuć tutaj dobry vibe, fajną atmosferę. No i znacie teraz jego historię i każdy tutaj pomysł na poszczególny element. Bardzo Wam... Nie! Jeszcze muszę Wam pokazać. Chodźcie. Bo to, co jest nowe, to, co jest nowe i czego nie było, to neon. Na-dam!
Nie było tego neonu, ale chyba raczej trzeba będzie zrobić przebitkę z zewnątrz, ponieważ nie widać, ale to jest super element, którego mi brakowało, ponieważ ten salon jest tak usytuowany, że nie wszyscy wiedzą, gdzie jest wejście, co na początku było dla mnie świetne, ponieważ nie zbierały mi się tutaj tłumy pod salonem, ale jednak było to dosyć problematyczne dla klientów, więc teraz mamy neon. Już od jakiegoś czasu, chyba 4 miesiące, ale dla mnie to wciąż nowość i za każdym razem, kiedy przychodzę do salonu, to się z niego bardzo cieszę. Bardzo Wam dziękuję, miło mi było Was gościć i dajcie znać, czy chcielibyście, żebym zrobiła właśnie taki salon tour w Krakowie, bo dawno nie było, albo może nigdy, nawet nie wiem, czy mam ten film na kanale, ponieważ kiedyś wiem, że coś takiego nagrywałam, ale pousuwałam dużo filmów, więc jest szansa, że jego też nie ma, więc dajcie znać, czy chcecie taki film również z Krakowa. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!